Cześć! Witaj w Prima Dance. Nazywam się Tomek Rafalski. I Ania Protas. Dzisiejszy odcinek jest już drugi z cyklu poświęcony podnoszeniom w tańcu. Warto, żebyście obejrzeli pierwszy odcinek, ponieważ tam mówimy o zasadach bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie dla swojego kręgosłupa, nas mężczyzn, i bezpiecznie dla kobiety podnosić ją do góry. A dzisiaj robocza nazwa naszego podnoszenia będzie konik morski, bo tak mi się skojarzyło. Kobieta ma taki kształt jak konik morski, będziemy miały dziewczyny ugięte kolana. Zobaczcie. I znowu, jak to zrobić? Staję szeroko. Pokażemy Wam to boki. Chodźcie troszkę dalej. Stajemy szeroko. W moim rozkroju, tak? A mogę albo przeciągnąć kobietę poprzez dłonie, albo dziewczyna sama podchodzi. Dziewczyny, bardzo ważne, podchodzicie maksymalnie blisko do partnera. Tak, i partner, pamiętaj też o swoim pionie. Barki w tył, pios w przód, brzuch napięty i dłonie przed ramiona. To jest ta część, się nazywa przed ramionami, tu gdzie macie taką miękką część, kładziecie na barkach partnera, żeby mu też było wygodnie, delikatnie oporując, tak? To jest bardzo ważne, dlatego że odciążamy wtedy ręce partnera, czyli będziemy tak naprawdę, będę trzymał partnerkę opierając na trzech punktach. Pierwszy to jest moje ręce. Ja trzymam partnerkę, chłopaki, obejmuję moją prawą ręką, chyba że jesteście leworęczni. Prawą ręką obejmuję moją partnerkę pod linią pośladków, gdzie wiecie, gdzie są pośladki, więc każdy sobie przypomni. I łapię się lewą rękę za swój nadgarstek. Bardzo ważne, bo to jest taki stabilny chwyt. Wszelkie inne wynalazki pod tytułem to nie polecam, ponieważ jest to nieskuteczne. To jest jeden punkt. Drugi, troszeczkę podnosząc do góry, to już mówiliśmy w pierwszym filmiku, delikatnie odchylę swój kręgosłup lekko w tył. Trzeci punkt to jest to, co powiedziała Ania, czyli partnerka wspiera się na ramionach. Bardzo ważne, żeby kobieta była w pionie, żeby nie była pochylona, a już szczególnie, kiedy będziemy ją wysadzać, chłopaki, żebyśmy się nie pochylali do przodu. Raz, że to jest bardzo groźne na szczytu kręgosłupa. Dwa, że kobieta tak samo będzie mocno obciążać swoje lędźwie i będzie niewygodnie. Chodzi o to, żeby wysadzić kobietę pionowo w dół. I dziewczyny, ważna uwaga dla Was, dla nas, żeby stopy były w pozycji pomp, tak? Czyli ściągnięte stopy, estetycznie to wygląda, bardzo takie, jesteście wtedy zwarte. Tak, bardzo mobilizuje to ciało, że ciało w dalszym ciągu jest napięte, to jest bardzo ważne. Mhm. Dajcie opór partnerowi, pamiętajcie tą miękką częścią, żeby też było tutaj przyjemnie i wygodnie. Mhm. Pokażemy jeszcze raz, samo podniesienie bez kręcenia. Partnerka podchodzi bardzo blisko i podnoszę ją do góry. Dziewczyny, zginajcie maksymalnie pięty do pośladków, ile dacie radę. Dokładnie tak. Dziewczyna, kiedy jest na górze, może spojrzeć na partnera. My, chłopaki, podnosimy brodę, żebyście nie zostali z nosem wiecie gdzie, tylko podnosimy brodę, możemy troszkę popatrzeć na naszą partnerkę. To unoszenie nie jest unoszeniem dynamicznym. Ja obracam się z Anią w jednym miejscu, bardzo spokojnie, ale daję jej poczucie takiego komfortu, bezpieczeństwa. I też, co jest ważne, kobiety nie znoszą, kiedy my dajemy im odczuć swój ciężar na danej nodze, czyli innymi słowy. Jeżeli my tak się obracamy z kobietą, że raz jesteśmy tu, raz tu, ona wszystko to czuje na górze, więc ja na tyle mobilizuję swoje mięśnie, chłopaki, żeby dać jej taki komfort, że ona tam po prostu płynie. I sam moment. Ja myślę, że też to jest ważne, żeby dodać taką amortyzację. Chyba to jest takie słowo, które działa na mężczyzn, na lekko te takie zrelaksowane kolana się obracać, żeby to nie było na sztywne, tak? Więc to co? Jeszcze raz próbujecie z nami? Pokażemy Wam jeszcze raz to podnoszenie zakończone Ania plecami do Was i potem jeszcze raz twarz do Was, okej? Okay? Jeszcze jedna ważna rzecz, oddychajcie. Zróbcie to lekko. Zrobimy jeszcze raz, ostatni raz, spróbujcie z nami. Zakończymy teraz
bokiem, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda prawidłowe lądowanie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Spróbujcie to sobie w domu. Pamiętajcie, dbajcie o bezpieczeństwo, o prawidłowe używanie mięśni. Zróbcie to z przyjemnością, potraktujcie to jako wyzwanie. Próbujcie wielokrotnie, aż wyjdzie Wam tak, jak byście to chcieli, czuli. Czerpcie z tego radość. Jeżeli spodobał Wam się filmik, prosimy, zasubskrybujcie nasz kanał, bądź udostępnijcie go. To był drugi odcinek. Zapraszamy do zobaczenia. Na kolejne. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć. Ponieważ tam są, o ogólnych zasadach, jak bezpiecznie podnosić kobiety. Dobra, możemy zaczynać? 3, 4.